Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, musimy znaleźć jakiegoś chłopa, to tak standardowo, ja mam zawsze takie lagi na samym początku, jakby jak ładuje się gierka, to takie tak trochę przycina na chwilkę. Słuchajcie, musimy znaleźć tutaj jakiegoś kolesia, a ja wam przypomnę, słuchajcie, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i zostaw suba, dokładnie tak. Musimy tutaj odnaleźć, zaraz wam powiem, żeby tutaj wejść do świątyni. Pranko. Nie. Edgar. No, musimy znaleźć Edgora. Obawiam się, że problem z Edgorem może być następujący, że po pierwsze coś go mogło zjeść, a po drugie kurde, pewnie będę go szukał pół godziny. Nie wiem, czy on mówił, jak mówił, że znajdę go na lewo. Miał to lewo na myśli? Ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że to miał na myśli lewo. I tyle, jeszcze jak on się nazywa. Mam do powiedzenia trochę rzeczy i tak trochę nie myślę. Jeszcze dopiero co kawę piję, więc mam nadzieję, że troszeczkę na początku dacie. Ty, co się dzieje? Czemu są takie lagi? Co jest? A dobra, więcej. Ja osioł. A widzowie, halo, halo. Normalnie 200 FPS-ów jest posiadane teraz. Ale jajca. Dobra. Jak ten chłop miał na imię tutaj? To jest kamienne tablice. Edgar. Dobrze, warto zapamiętać. Edgar, Edgar. Czy my chcemy zbierać ziele, lecz zioła różne tutaj? Chyba nie. Ile tak? Tak, będziemy tutaj szukać Edgora, a chyba go mamy. Nie, to jest bandyta. Edgar, jesteś. Jak leci? Chcesz wiedzieć, jak leci? Już ja ci powiem, jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No a potem kruk odciął kopalnię, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas jak tylko może. Franco pytał mnie o tę kamienną tabliczkę. Udało ci się ją znaleźć? Chłopie, nawet jej nie szukałem. Wiem tylko, że podobno jest w starym budynku na bagnach. A mój wewnętrzny głos wciąż mi powtarza: Edgar, trzymaj się z daleka od starych budynków stojących gdzieś po środku bagna. Nie będę nadstawiał karku dla tego aroganckiego durnia Franka. Możesz powtórzyć, gdzie jest ten stary budynek? Widzisz tę wielką skałę? Idź ścieżką, która znajduje się na lewo od niej. Kawałek dalej będzie następna wielka skała. Tam pójdziesz ścieżką w lewo. Albo w prawo. Chłopie, nie pamiętam, to było dawno temu. Ruina stoi na lewo. Wielkim wzgórzu, ukryta prawo, wśród roślin. Za zakrętem, trzy kroki, tam będzie przycisk, należy go kliknąć. Jasna sprawa, pewnie, że tak. Wiem co nieco o krwiopijcach. Nienawidzę tych bydlaków chyba nawet bardziej niż Franka. Też umiem, tam skrzydła wiem, jakieś tam. Oderwać z ich trupów skrzydła i żądła. Tak, oderwać. Nie licząc tego, że wiem, jak uzyskać wydzielinę z to chyba nie umiemy. Jeśli chcesz, mogę. Oczywiście nie. A co chcesz wiedzieć? Nie no, umiem, widzę wszystko. Miło mi cię. Miło, super, tego owego, kurwa, skała za skałą. Co to jest w ogóle za misja? Że znajduje się gdzieś w starym budynku na bagnach. Ale stary budynek na bagnach, przecież to są jakaś kpina. Stary budynek na bagnach, no. Przecież tu są kurwa same stare budynki na bagnach. To co on miał na myśli konkretnie? Halo? Słyszę goblinsy. Tak, słuchajcie, mam historię do opowiedzenia. W międzyczasie od poprzedniego odcinka z wczoraj zrobiłem sobie małą przerwę i postanowiłem tutaj zrobić sobie jedzenie. I zrobiłem, słuchajcie, o ile ja zawsze. Powiem wam szczerze, że robię dobre spaghetti, w sensie, a właśnie, przecież my mamy szybkiego tego. A czy chcemy? Ja bym sobie tu pozbierał na spokojnie grzybów. Zostawimy to może na powrót, jak będziemy wracać. I słuchajcie, i zrobiłem, ja jestem dobry zrobienia spaghetti ogólnie. Ale tak, a kto pytał? Tak sobie teraz pomyślałem, że ktoś tak może się zastanowić. Ja pytałem do siebie, więc mówię do siebie, spoko. Ty, no w sumie nikt nie pytał właśnie.
A nie wiem, czemu mnie tak naszło teraz. Sam siebie pojechałem, ty. No nikt nie pytał, a ja mówię do siebie, ty, w kamerkę internetową mówię, rozumiesz? Bo nawet nikt nie siedzi, do siebie mówię przez komputer. Ojejaj, dziwny ten świat. Dobra, więc tego, robię spaghetti i mówię ajajajajajajajaj. Jestem genialny ze spaghetti, zrobię spaghetti. To wygląda na jakiś najbardziej epicki kufer na świecie, więc na chwilę zamknę mordę. Lewo, 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 prawo, prawo. O. No ale nie powiecie, że nie wygląda jak najbardziej legendarny, z najbardziej legendarnych wszystkich kufrów na świecie. No tak wyglądał. Ale nic z nim nie było za bardzo, niestety. I... no i mówię... Jestem takim szefem zrobienia tych... Zrobienia, słuchajcie... Spaghetti, że zrobię spaghetti i będzie na Bangkok, nie? I robię spaghetti... No i... Gotowałem spaghetti, ugotowałem, wyciągam, próbuję... Najbardziej obrzydliwe spaghetti, jakie jadłem w swoim życiu, zrobiłem. Obrzydliwe. Smakuje jak... No źle, bardzo źle smakuje. Ale to nie moje... Znaczy wiadomo, że... Znaczy nie wiadomo, bo kiedyś jeszcze, dawno, dawno temu... Dawno, dawno może nie, ale tam 4 lata temu zawsze sos spaghetti robiłem sam. Znaczy nie używałem gotowych sosów proszkowanych albo jakichś takich słoikowych. Zawsze sos spaghetti musiał zostać od początku, samo spaghetti. Od samego początku do samego końca zrobione przeze mnie. Złote czasy, bo nie będę ukrywać, że wtedy spaghetti gotowałem po 5-6 godzin. Wszystko musiało być idealne i przyznam szczerze, że tamte spaghetti to były naprawdę dobre spaghetti, co gotowałem. No trudno coś spierdolić, jeżeli gotujesz to przez coś przez tak długi czas coś. I tak dbasz o to i trzymasz wszystkie produkty. Natomiast no teraz idę na łatwiznę i głównie głównie słuchajcie teraz. No biorę, kupuję tego. Kupuję jakieś tam sosa i syropy najwyżej, na przykład do tego kroję cebulę albo coś, nie? Tam zależy jaki sos i wszystko. I... No i dzisiaj, i to jest super smutne, że dzisiaj nas właśnie stało się tak, że zrobiłem sobie spaghetti. To spaghetti... Napracowałem się przy tym spaghetti, no bo wiadomo, mimo tego, że sos był kupiony, to jednak pracowałem przy tym spaghetti. I na końcu zamiast być szczęśliwy, że upierdoliłem całą kuchnię, ale jestem szczęśliwy, bo wreszcie się najem i brzuszek uśmiechnięty i wszystko i świat staje się lepszy, to mówię, jem sobie tą spaghetti, mówię, ale kurwa obrzydliwe. No i to jest takie smutne, jak się napracujesz tyle i wszystko idzie się jebać, bo było niedobre. No niby brzuch pełny, ale obrzydliwe to było. Chodź tu truteń. Idziesz? Taką historię mam. Zawiera trującą wydzielinę. Ciekawe, czy możemy na przykład na... No pewnie nie, ale... Pomyślałem, że może moglibyśmy na przykład na przykład strzałę, żeby zatruwałem przeciwnika. Dodatkowo. To było spoko. Może jakieś mody są na to. Pewnie są. Znaczy nie wiem, jak dużo jest modów stworzonych w grze. Ja zgaduję, że... Pytanie, jak ciężkie jest modowanie, nie? Jeżeli mody są łatwe do zrobienia i każdy like może sobie na takie, słuchajcie, moda pozwolić, żeby sobie zrobić jakiś mod, jeżeli coś mu przeszkadza, no to wtedy oczywiście gra się rozwija o wiele łatwiej i wszystko jest lepiej. Jeśli natomiast, no, nie jest modowanie łatwą sprawą i musisz poświęcić dużo czasu, no to wiadomo, że to nie będzie dużo modów, tak? Najlepiej w ogóle, jeżeli twórcy udostępnią, prawda? Jakąś paczkę do tego, żeby ludzie mogli tworzyć mody, tak? To jest w ogóle już wtedy najlepsza chyba z opcji. Wtedy, no, wystarczy dostosować się do paczki.
Z tego co. Tak, chyba Darkest Dungeon ma taką paczkę, nie? Do modowania. Wydaje mi się, że również taką paczkę do modowania ma. Znaczy taki program żeby ludzie mogli modować ma. Ma Cyberpunk. Wydaje mi się, że również i Wiedźmin. Ale co do Wiedźmina nie jestem pewny. Wydaje mi się, że Cyberpunk na pewno. I że. No Wiedźmin chyba też, bo Wiedźmin ma potężne ilości modów. Wydaje mi się, że też. Na pewno Darkest Dungeon. I zgaduję, że Dawnstarf też, bo. No nie jest możliwość, żebyś przeskrolował wszystkie możliwe mody w Darkest Dungeon. Znaczy w tym. Starwy. W sensie byś musiał. Sądzę, że coś. Powiem, byś musiał naprawdę spędzić sporą ilość czasu, żeby zeskrolować, żeby tylko zeskrolować, nie mówiąc już o przepatrzeniu, tylko zeskrolować faktycznie wszystkie te mody, które powstały w tym Starwie. Tak samo w Darkest Dungeonie. Jest to już konkretna ilość tutaj modów. A to właśnie wszystko przez to, że paczki powstają. No i oczywiście, czy tam paczki, no program, tak to nazywam se paczka, tak. No i słuchajcie, powiem wam, że wydaje mi się, tak samo jak macie przecież tego. A to ja nie wiem, czy oni udostępnili, ale... Łożysz, kurwa, ale że dwa jaszczury i truteń? Stop! Żartowałem, ty. Się nie spodziewałem tutaj takiej ekipy powitalnej. Nie widziałem ich, są zieloni, kurwa. Bo co ty siurasz na mnie, ty? Dobra, widzowie, wracamy, ewakuacja! Kurwa! Dobra. Ja mam zapis, pewnie strasznie daleko, co? No tak, bo jestem kurwa gigaosem. Ale zawsze można wpisać cheata, jakby się, wiecie, zbugowało zapis. W sensie na takim momencie, że... No nie mam szans uciec chyba, co? Ciężko będzie bardzo. No, wydaje mi... No nie ma szans, bo ja taki zapis, a poprzedni jest godzinę temu, więc... Patrzcie, co robimy. Pokażę wam trika. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, jak naciśniecie Ctrl, Shift i Escape, to włącza wam się menadżer zadań. Taki myk. Wpisujecie tu Marvin, później C, Guardian, żeby się nie wypierdolić i uciekamy stąd. Chciałem gdzieś tutaj, nie? Git. Miodzie, co? Dobra. I teraz Guardian wyłączamy. No i elegancko możemy tutaj walczyć. No bo tak jak mówię, no byłoby ciężko tutaj, prawda? Wy jakby... O kurwa. Jakby wiecie. Wyjść z tamtej sytuacji, tak? Nie uważam, że w jakimkolwiek stopniu tutaj oszukujemy grę. Znaczy tu się dostaliśmy, ale tu i tak wydaje mi się moglibyśmy się dostać. Bo byśmy skoczyli po tym murku. Jestem o tym bardzo mocno przekonany, że tak by się właśnie stało. O, kogoś zabiłem przypadkiem. W ogóle, bo tego... O kurwa, goblin, ty! Wy, idź stąd! Ale kurczę, gagatek. Jak tu się... Ty, jest kontrolem, mogę w ogóle strzelać. Nie wiedziałem. Dobra, ja bym delikatnie tutaj podszedł pod krawę. Och, ze skóry, demolek. Lekko. I tego. I mówię wam o tym spaghetti, że obrzydliwe, że najgorsze na świecie i dostaję telefon. Chciałem kupić ci coś do żarcia. Zwycięstwo. Kurwa. Dobrze. Zajebiście. Czy dzisiaj ogarnę szczepionkę w ogóle? Jak to widzicie, to pewnie już jest... czerwiec, może... czerwiec, lipiec, może nawet już. Ale no, na moim etapie jestem ogarniając szczepionki, natomiast jest... Ja nie wiedziałem, bo ja się tym nie interesuję, mnie to za bardzo nie interesuje do momentu, kiedy coś się nie tyczy mnie, to znaczy... Póki ktoś, coś, kogoś, gdzieś, to mnie to kurwa nie interesuje za bardzo, nie? Tam sąsiad kupił, kurczę, no, nowy coś tam. Wyjebane w to mam, nie? Ale póki sąsiad kupił, nie wiem, nowe coś tam i próbuje to nowe coś tam położyć u mnie, no to już jest problem, tak? I wtedy zacząłem się interesować tematem. Tak samo ze szczepionkami i w ogóle tym koronawirusem, tak szczerze mówiąc to od 2 lat on istnieje, no ale zazwyczaj to za bardzo mnie nie interesowało. W sensie ani nie sprawdzałem, ani nie czytałem o tym, ani nie widziałem. Tak samo jak na samym początku był jakiś tam wysyp tych
na YouTubie tych filmów, to tak wiecie, kompletnie to zlałem, więc wiecie, my już w środku pandemii byliśmy, to już się dowiedziałem tak naprawdę, że jest pandemia. Więc dopiero jak tam było już 1000 czy 10 tysięcy zarażeń, to się dopiero dowiedziałem, że tam tego jest pandemia, na samym początku mówię. Bo ani newsów nie czytam, ani nic, ponadto takie, takie powiedzmy teorie spiskowe, bo to na początku trochę teorie spiskowe były, tak? To mnie za bardzo nie obchodzą. Więc tak samo teraz też się za bardzo nie interesuję, dopóki coś mnie oczywiście... Dopóki jestem w stanie zachować ostrożność, tak? I jakby wiedzieć, że może nie jest warto, kurczę, kaszleć na dziadka, nie? No, dobra informacja, dobrze wiedzieć, tak? I ważne, i to jest ważne dla mnie, że to wiem, że warto nie kaszleć na dziadka i miodziu, nie? Jak się spotykamy. Nic tu nie ma. Mała ta skóra, kurczę, jak na takiego wielkiego, błotnistego tego. No więc teraz muszę, słuchajcie, poczytać o tych szczepionkach, bo się nagle okazuje, myślałem, że, wiecie, zapiszę się, oni mówią tak, no dobra, przyjdź wtedy. Kurwa, to tak nie działa, ty, sam szczepionkę mogę wybrać, ale jajca, nie? Kurczę, tylko teraz weź tu dobrze wybierz. No niby już mogę jutro właściwie jechać na te szczepienia, tylko jest taki problem, że jak jutro pojadę na szczepienia, no to muszę jeszcze coś ogarnąć przed tym, wiecie? Nie za bardzo chcę o tym mówić, ale muszę coś ogarnąć przed tym. Więc najpierw muszę to ogarnąć i dopiero później muszę pojechać na szczepienia. I nie wiem, do czego zmierzałem. A, do tego, że jestem pewnie nieogarem. Ja nie wiem, pewnie coś gadam. Jakąś miałem myśl, ale już o niej zapomniałem, bo próbuję tutaj znaleźć to, czego szukamy, ale widzę, że... No właśnie nie widzę. Właśnie nie widzę tego, czego szukamy. Coś kurwa nie ma tego. Nie wiem, czy zauważyliście też. I gdzieś on mi mówi jakieś ruiny, coś tego owego. Ale szukamy, że jest 17 minuta, słuchajcie. A dzisiejsze te odcinki, ostatnie 3, ten i poprzednie dwa odcinki są bardzo chaotyczne. I przepraszam za to, ale słuchajcie, muszą być takie, że... Faktycznie nie są takie dobre, jak powiedzmy były poprzednie według mnie. Chociaż uważam, że... Bo czasem ktoś, wiecie, przyjdzie, to się tak trochę wstydzę mówić. A ponadto jeszcze mikrofon mam za głośno i tak nie mogę krzyczeć. I tak mówię tak cicho i to mnie wkurza, że ja tak mówię tak cicho. Ale jak zaczynam krzyczeć, to są przestery później. I właściwie i tak dziwnie, nie? No, a nie no, czy się wstydzę w sumie? Znaczy, nie, bo to źle to zabrzmiało, że ja powiedziałem, że się wstydzę. W żadnym wypadku się nie wstydzę tego, co nagrywam na YouTube, bo to jest absolutnie moja pasja. Każdy musi znaleźć sobie swoje miejsce. I ja po prostu lubię pajacować przed kamerą i czasem oczywiście gadam głupoty, czasem jestem kurwa giga cringe'em, jeżeli znasz mnie, to jest, kurwa, jest wysoko czasem tutaj, ale to jest coś, co lubię robić. Niech pierwszy rzuci kamieniem, który raz chociaż nie był cringe'em i niech pierwszy rzuci kamieniem, a w ogóle ponadto, jeżeli wiesz, no to jest coś, co lubię robić, więc to robię, to jest najważniejsze, nie? Uj, tam czy jesteś cringe'em, czy nie umiesz nagrywać, czy nagrywasz słabej jakości, to już nie ma znaczenia. Lubisz to, co robisz, to z koksem jesteś. Dalej będzie tylko i wyłącznie lepiej. Twoje zdania będą się w przypadku oczywiście nagrań na YouTube w tym momencie, mówię. Twoje, słuchajcie, zdania będą się nagle, kurczę, zamieniać w twoje kiedyś niezrozumiałe. Pojedyncze, kurczę, słowa będą się wreszcie zamieniać z czasem na pełne zdania, które inni ludzie będą mogli rozumieć. Tak to działa, no. Wiadomo, że jak zaczniesz nagrywać na YouTube, to nie będziesz miał tego flow, powiedzmy. No nie chcę teraz zabrzmieć strasznie dziwnie, że mam, ale mam flow, yo, wiesz co chodzi. Nie no, ale chodzi mi o to, że nie będziesz miał takiego flow gadanego, jak mam ja. Ja na przykład w życiu prywatnym jestem kurwa giga cichy, w sensie ja nic nie mówię. Jestem tą osobą, co nic nie mówi. Stoi obok i nic nie mówi. No może mylić się pozorami, bo jestem dość duży i zawsze robiłem głupie rzeczy. I często w internecie jestem, powiedzmy, w sensie inaczej, jak często na przykład nagrywam,
Jestem bardzo ekstra. Ja inaczej. To już o tym kiedyś gadałem, ale ja mam na przykład dwa stany umysłowe. To znaczy, jeden stan umysłowy to jest ekstrawertyzm, a drugi stan umysłowy to jest introwertyzm. I może to nazwać chorobą dwubiegunową, jak się nazywam. Nie no. Znaczy, nie mam stwierdzonej, ale. Znaczy, chyba miałem. Kiedyś. To ciekawe. Ja mogę wam przejść przez ten proces. Przyszedł koleś, zapytał mnie dwa zdania i powiedział i wyszedł. I to jest autentyczna sytuacja. I stwierdził na tej podstawie taki wniosek. Znaczy to też nie wiem, bo to mi mama mówiła, wiecie, więc to nie wiem, to było dość dawno. Nie wiem. W każdym razie mam dwa stany. Jeden to jest ekstrawertyzm, a drugi to jest introwertyzm. I te stany sobie zmieniam w zależności od tego, co robię, tak? Czyli na dany moment sobie chilluję, tak? Siedzę sobie, oglądam sobie film, fale mózgowe, introwertyzm, tak? Natomiast kiedy muszę coś zrobić, kiedy muszę być, właśnie muszę iść do przodu, wiesz, muszę nie patrzeć na ludzi, muszę zrobić coś, nie wiem, przebadać się, iść na szczepienia, no kurwa, co on mi takie, co to było, że trzy faz hity i tego i padam? Ajajaj, co to jest, halo? Dobra, pierdzielić to. Natomiast kiedy właśnie muszę coś zrobić, tak, to przełączam swój tryb na ekstrawertyzm. I wtedy mój mózg działa na innych falach, takich pracujących falach. I wtedy właściwie to nie ma znaczenia. Wtedy nie jestem introwertykiem. Taka ciekawostka, już mówiłem o tym kiedyś. Dość sprawnie jestem w stanie sobie to regulować, natomiast problem jest taki, że kiedy faktycznie przełączam swój mózg na ekstrawertyzm, to pojawia się pewien problem, że mianowicie nie potrafię przestać. To znaczy, robię coś i w momencie, kiedy ktoś mi wtedy powie, ło, poczekaj, musimy odpocząć, czy coś takiego, nie? Usiądnijmy sobie, wiesz, iść do domu, odpocznij na chwilę, przyjdź za pół godziny. Powiedzmy, nie? Jak mam ten tryb, tak? Jakaś randomowa sytuacja, tu jakby nie nawiązuje do niczego. No bo tak gadam o 22 minut, kurwa, i nawet nie wiem, gdzie ja idę, ty. Ale to co zagadałem, może kogoś zagadałem, przynajmniej. Ale zielonego pojęcia nie mam, gdzie mam iść, kurka waszka, kurde blaszka. Ty, no gdzie? Tutaj? Nie wiem, chodźmy tu, co? Chodźmy do tego X-a po prostu, no nie wiem. Wracając, więc problem jest taki, że nie potrafię przestać i nie potrafię sobie zrobić wtedy przerwy. Jak ktoś mi mówi właśnie, chodź tutaj tego owego, zrobimy sobie przerwę. Ja już faktycznie zrobię sobie no przerwę, to już mi się mózg wyłącza i robię coś, już jakby koniec, finito. Już po robocie, jakby wrócić do roboty wtedy to, albo do jakiegoś, w ogóle do jakiegoś takiego stanu myślenia, tego właśnie ekstrawertycznego, to jest kurwa niemożliwe. Autentycznie niemożliwe. Tego super ważne jest, żebym ja osobiście pracował jak najdłużej i nie robił sobie przerwy. Wszystko robił na maksa, w sensie siadam do nagrywania, walną 10 odcinków i wtedy jest najlepiej, bo jak jednak siadam co chwilę i tak raz na jakiś czas nagrywam po jeden odcinek, dwa, no to jednak nie wychodzi. A jak się właśnie rozkręcę, tak jak dzisiaj na przykład, nagrywam trzeci odcinek, to mi idzie. Nie mam zielonego pojęcia, sorry, że chodzę o 22 minut, ale problem jest taki, że mówię, że dzisiaj nie mam za bardzo czasu, bo jeszcze muszę sobie ogarnąć właśnie tą szczepionkę i tak dalej. Więc kurwa, no nie wiem, gdzie tu jest halo. Znaczy, jak się poświęca, nagrywam odcinek, a będę musiał szczepionkę dzień później. A co, jeżeli umrę tego dnia? Nigdy nie wiadomo. Dobra, na pewno wiem, że wy tu kurwa umrzecie z nudów, jeżeli ja czegoś nie zrobię, więc widzowie, widzimy się za chwilę. Halo, halo, wracamy, słuchajcie, jesteśmy tutaj i sprawa wygląda tak, bo ja patrzyłem, gdzie ta misja i nie miałem zielonego pojęcia. Okazuje się, że misja jest tutaj i okazuje się, że też kamienni strażnicy są o wiele łatwiejszymi przeciwnikami. O, ten stech, ty. Nie wiem nawet, jak go zabiłem. Może deszczem ognia, bo tu zacząłem chłopy takie magiczne sztuczki robić. Trzeba, ja bym w ogóle chyba, szczerze, ja słyszałem o tym, że bycie magiem w każdym możliwym tym gotiku jest takie, to jest takie OP, a ja ani razu w swoim życiu w żadnym gotiku nie byłem magiem.
Jeżeli pójdziemy, słuchajcie, grać w Gothica 3, jeżeli pojawi się seria z Gothica 3, to już jest, kurde, zadecydowane. Idziemy w magię. Bo ja nigdy nie idę w tą magię, a bycie magiem jest podobno totalnie broken. Skurwysynie. Dobra, widzicie, jak się okazuje, strażnicy nie są trudnymi przeciwnikami, o dziwo, w sensie... Klikam se lewy przycisk, o, tu se chłopie kawu się pije. Ale słoneczny, słuchajcie, przepiękny dzień, naprawdę. Kurde, za oknem mi, słuchaj, kwitnie... Kurwa, jakiś taki... krzew tutaj z białymi kwiatkami. To nie jest żaden owoc, ale... Tam mam, kurde, brzoskwinie, jabłko, czereśnie, chłopie. Jak to jest przepiękne. A jak pachnie, kurwa, zajebiście, naprawdę. W sensie pachnie naprawdę zajebiście. Te kwiaty, jak wiosna się pojawia, to jest coś niesamowitego. Tylko ta temperatura zajebana. No nie wytrzymię, słuchajcie. Po 22 stopnie. A ja wczoraj miałem taki piecyk. I wczoraj słuchajcie... No właśnie mówiłem, że... Nie wiem, czy mówiłem w poprzednich odcinkach, ale pozbywałem się starych rzeczy, właśnie różnych książek. Chyba mówiłem, że jestem taki homik i bardzo mi było ciężko to zrobić. Dlatego właśnie, żeby się kurwa nie rozmyślić ten jeden, jedyny raz. Bo ja za każdym razem się rozmyślam, mówię, a dobra, może później. I to tak wychodzi ostatecznie, że nigdy nie sprzątam tych książek, więc faktycznie dzisiaj, wczoraj wziąłem i postanowiłem je po prostu wrzucić do pieca i spalić. Mówię, jak ja będę to przeciągać za każdym razem, mówić, nie no, tam tutaj słownik języka niemieckiego za 2,75 to jest najważniejsze ze 2021 kurwa roku. Więc mówię, nie, wrzucam to do pieca wszystko w pizdu. No i tak, chłopie, hajsowałem, a na dworze ze 22 stopnie. Jakbyś komin zobaczył, chłopie. Całe osiedle skopcone chodziło. True story. O, i mamy klucz. I do tego, tym kluczem, bo ja się dowiedziałem oczywiście, przeczytałem sobie. I tym kluczem, słuchajcie, otwieramy tutaj to. Tyle, że jeszcze jeden strażnik no, chyba został, więc tutaj bym uzupełnił energię w postaci punktów życia. I uzupełnił punkty życia, by było najbardziej poprawną formą. Pewnie jeszcze ten został, nie? Kurwa, wyjątkowo spokojny z niego ziomuś. Ale pewnie za usłyszę. Tylko otworzę, kurwa, skrzynkę. Jest tu sporo rzeczy, o dziwo, tak właśnie zastanawiam się, czy jakbym skroił magom ognia. Czy jakbym magom ognia skroił tutaj, kurczę, ten młot. To czy walka z tymi strażnikami nie byłaby o wiele przyjemniejsza, o wiele lepsza. Tam był młot, który podobno one-shotował tych strażników. Możliwe, że tak. Czy miałbym strasznie przewalone u nich? Pewnie tak. Czy dostanę ten młot później? Kurde, akurat tego to nie wiem, wam powiem. I tutaj mamy zielone kamienne tablice. Bardzo dziwne kamienne tablice. Aczkolwiek weźmiemy je. Czy my chcemy atakować tego gościa? Nie. My chcemy się jak najszybciej stąd ulotnić. Więc uciekamy, idziemy oddać kamienne tablice. Dobra, to ja wam oszczędzę tej drogi, bo też całkiem spory kawałek jest. Dobrze, a więc jesteśmy, słuchajcie, na miejscu i tak to wygląda. W ogóle tutaj chłop zaczął mnie zaraz atakować i mówi, teraz kolej na ciebie. Ja mówię, kogo kolej, kogo bijemy? A to chłop zaczyna mnie, kurwa, mieczem nadupcać. Ja mówię, co jest? A ja w zbroi strażnika, kurwa, znaczy paladyna przyszedłem, mówi się, o. Dobra, czy my do Franko, czy do kogo to mamy? Już nie pamiętam. O. Tu masz tę kamienną tabliczkę. Dobrze. Znakomicie. Kruk będzie z ciebie zadowolony. Dobra. Mogę już? A co z obozem? Mogę w końcu wejść? Nie. Wysłałem tam Logana. Zajmował wyższą pozycję na mojej liście. W obozie nie potrzebują nikogo więcej. Poza tym przydasz mi się tutaj, skoro nie ma już Logana. To się nigdy nie zmieni. Nie ze mną ten. Tyś taki kurdupel jak ty. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Pokaż mu! Kurde.
Ale mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Trzeba go pokonać, słuchajcie. Myślę, że tutaj fast, może najpierw było tego, ale myślę, że fast śledź to jest tutaj, kurczę, idealne rozwiązanie. Dobra, szybko ucieczka, by nas nie zabił. Dobra, tutaj tego owego, siubu dubu. Tutaj biegniemy teraz na to, żeby on tu nie wskoczył. Na to, na to. Uciekaj najszybciej jak potrafisz. Dobra, on już pewnie do nas biegnie, ale my zdążymy z dwie potki walnąć. Miodzią, zdążymy zapisać. Mam nadzieję, że chłop się nie zregeneruje w tym czasie. A gdzie on w ogóle jest? Łożysz, kurwa, ale ale skurwibąk, ty, zaskoczenia mnie. Ty, ale kurwa zasadzkę zrobił. A tu jesteś, kurwa, nie, szybko, Franco, pyk, proszę. No, kurde, no nie mamy szans na miecze, no bij tego Franco, kurwa, z daleka, cymbale, no. Bezi, co ty robisz? Proszę cię, no czy, nie, no nie wytrzymy. On się nie zregenerował w ogóle? Trochę wygląda, jakby się zregenerował. Dobra, wyciągamy miecz, kurwa. O. Dobra, miecz, dobra. Nie mam szans, kurwa, na miecz, patrz ile mu zadaję obrażeń. Nie wiem w ogóle, czy to jest dobra opcja, ale mam nadzieję, że mu nakopiemy i powie, ale jesteś totalnym szefem. Dobra, na szczęście on ma, jedyne co robi, to bije jeden, to on bije jeden cios. I co sprawia, że nie jest w stanie mnie uderzyć, bo ja za każdym razem będę go blokował i dobrze to wyliczę. Co z kolei prowadzi do tego, że prawdopodobnie mu zaraz nakopiemy. O kurwa. No ja pierdolę, dlaczego poszedłem w lewo? Co ja robię? Czemu ja to klikam? Kurde. Przepraszam, widzowie, ja zepsułem z nowym totalnym. Nie, no nie bij bandytę. Franco! Bezi! Jak naprawdę ja się nie lubię tiltować na gry i naprawdę jak ja się, jak bardzo jestem wycilowany w każdej możliwej grze, to nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak mnie Franco wkurwia. Dech kurwa i wydech, bo nie wytrzymię. Dobra, robimy inaczej po prostu. Mikstura szybkości. Bierzemy łuk i robimy coś takiego co jakiś czas. To nie może być tak dalej. Dobra, wierzę nadal, że mój plan jest kurwa doskonały. Bo ktoś podjechał, więc będę musiał kończyć. Szybko, zabiję jeszcze Franco? Proszę. No co dwa hity. Na koniec. Jeszcze jeden, tylko żeby nie padł. No bij Franco, no bij! Tak, nie padł! Sawę! Dobra, jest miodzio. No! Dobra, widzowie, widzimy się jutro o godzinie 16, nie wiem czy o 16, ale jutro. Odcinki są codziennie, lajki, komentarze, subskrypcje, Instagram, Twitch, Twitter. Wszystko macie w opisie. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!